Korporacja Budowlana Doraco już po raz drugi bierze udział w warsztatach Case Week. Studenci budują dach przyszłości, czyli konstrukcję zadaszenia, którą potem będą obciążać na specjalnie przygotowanej konstrukcji. Zwycięska grupa otrzyma od nas nagrodę w postaci stażu na budowie Doraco. W tym roku obniżyliśmy nieco dopuszczalną wysokość konstrukcji i ograniczyliśmy wielkość profili. Zmieniliśmy też nieco sposób obciążania. W zeszłym roku to był taki dosyć prostą metodą, obciążaliśmy po prostu cegłami. W tym roku zbudowaliśmy konstrukcję do obciążania, gdzie możemy dokładnie mierzyć obciążenie przy użyciu tej wagi. Będziemy mierzyli też również ugięcie przy pomocy laserowego dalmierza. Razem ze znajomymi postanowiliśmy wziąć udział w tym konkursie, bo chcieliśmy po prostu zrobić coś innego niż normalnie mamy na studiach. Mamy samą teorię, czystą teorię, a chcieliśmy po prostu przećwiczyć swoje możliwości. Co Państwo budujecie? Stalowy dach hali z profili do karton gipsu. Mamy tu profile CD i UD. Z tych próbujemy coś stworzyć. Wprowadzaliśmy projekt naszego dachu do programu komputerowego, ażeby nam pokazał obciążenia i ugięcia. Również konsultowaliśmy nasz dach z profesorami na naszej uczelni i mamy nadzieję, że się opłaci. Jest stres, szczególnie jak w trakcie pracy zdaje sobie człowiek sprawę z tego, że jednak na papierze to wszystko inaczej wygląda niż w rzeczywistości i trzeba na bieżąco spotykać się z problemami i próbować je rozwiązać. Znaczącą kwestią tutaj jest możliwość zaprojektowania od początku całej konstrukcji, następnie móc ją wykonać na podstawie projektu, który zrobili, a potem zobaczyć, jak to wychodzi w rzeczywistości, jak to można skonstruować, gdzie są te słabe elementy, jak projekt koresponduje z rzeczywistością, a następnie, jeżeli oczywiście dojdzie do zniszczenia, mogą zobaczyć i doświadczyć, gdzie są te słabe miejsca, gdzie są te słabe punkty, co następnym razem można poprawić. W takiej pracy zawodowej konstruktora nie występuje takie doświadczenie. Nie ma takiej możliwości, żeby konstrukcja, którą oni zaprojektowali już w życiu zawodowym, oglądać, jak ona zostaje zniszczona.